Halo, to ja, Agis z sąsiedztwa. Dzisiaj sobie pogadamy o takiej historii. Mianowicie, byłem w McDonaldzie, bo jak jeszcze koło nas był McDonald, bo teraz wszystkie zlikwidowali za dużo że turek za mało ludziom płacił, ale nieważne, więc jeszcze jak koło nas był McDonald, to <ścoughs> często koło niego nie byłem, bo mamy tutaj dużo lepsze sieci fast foodowe, które mają dużo lepszą jakość za dużo mniejszą cenę. No i, jako już tam się wybrałem, mówię czemu nie? Tak, tak mainstreamowo pójdę do, do McDonalda. I sobie tam posiedziałem, czyniosłem sobie tam mojego tableta i, i mówię, ja sobie coś porobię, co nie, tak akurat nie, może, może powściągam trochę jakichś klipów, gdzie ludzie się zabijają, jest dużo rzeczy, albo posprzedaję trochę marihuany, lub po prostu porobię takie rzeczy, które wymagają jakby zmiany lokacji. Więc e, publiczny dostęp do internetu jest chyba idealny, więc po prostu tam poszedłem, ale nie dowiecie się, co tam robię. E, no i tak sobie, wiadomo, no, żeby tam nie siedzieć tak po prostu i nie grzebać w tablecie jak jakiś fryer, e, bo za, jakieś takieś mi ktoś coś oferuje za darmo, w tym momencie był tu ten e, Wi-Fi, dostęp do internetu. Więc mówię, ach, no to jak już dają mi coś za darmo, no to ja kupię tam burgera plus kole, co nie? Bo u mnie taki standardowy zestaw, nieważne do jakiego fast fooda idę, zawsze mam jakiegoś tam burgera czy tam jakieś danie takie powiedzmy główne plus plus kole, zawsze jest to cola. Czasami też kawa, jeżeli to jest zima, ale to już zależy, nie? No i sobie tam usiadłem, tak przy oknie, z widokiem na ulicę, że tam wszystkie, wszystkie te samochody są i często jak jakiś przechod... przechodzień jest, bo tam jest od wiadomo, po dwóch stronach ulicy, więc jak jest jakiś przechodzień, to zawsze patrzy, że mam się prosto w ryj i mówi, ale ja bym chciał mieć tego burgera. Znaczy, on tego nie mówi, ale wy to po prostu wiecie, że jak się tak patrzy na was, to po prostu chciałbym mieć gryza, nie? Ale wiadomo, że mu nie dacie gryza, no bo to wasz burger. No chyba, że taki znajomy, no to już to inna sprawa. No i sobie siedziałem, tam coś zjadłem burgera, coś tam popatrzyłem na YouTubie, czy coś, ja popatrzyłem jak moje filmy się tam, jak to przebijają przez rankingi YouTuba. No i tam ogólnie skończyłem, odniosłem swój taki tablet z resztkami, z rosztkami. tam tym z papierem, wiadomo, wszystko z tym z opakowaniami i tak dalej. I tam patrzę przy, przy kasie, siedzi taka typiara, nie? Widać chyba, że pracuje w banku czy coś, ale jest około pięćdziesiątki, powiedzmy. I podchodzi tam, tam akurat była jakaś taka kobieta powiedzmy z Afryki, bądź też po prostu czarną skórę, a ja tam wiadomo, nie mam nic przeciwko takim ludziom, póki są spoko, co nie wiadomo. E, może być to tak samo kebab, ale póki jest spoko, to nie ma nic przeciwko niemu. jeżeli pracuje, zarabia na siebie i, i płaci podatki jeszcze jest miłym człowiekiem, to jest naprawdę spoko. E, no i, i podchodzi ta typia z banku do, do tej pani z Afryki i mówi, e, ale ten burger jest chujowy. Co nie? I teraz to w sumie, zobaczę bo ona tam miała od razu ten swój taki tablet, nie? Więc mówię, ej, no kurde, najpierw się nawpieprzała, bo patrzę, tam w sumie nic nie ma, co nie? Tak frytki do połowy zjedzone, hamburgera już nie ma, no i tam może jeszcze z jeden chicken nugget został, nie? Więc w sumie myślę... Się jak to było takie złe, to czemu to zjadać kobieco? Ona mówi, no ale ten burger jest chujowy, nie? I to mówi, a bym chciała rozmawiać z pani, z pani tam przewodniczącym, czy tam tym tym, 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 tym co jest wyżej, z pani szefem, co nie? Ale najpierw pójdę do toalety, no bo dla klientów jest za darmo, więc najpierw pójdzie do toalety. Więc poszła do toalety, to wtedy tak sobie sumie bliżej i zobaczyła, no na no serio nawpieprzała się, czyli tam siedziała i się nawpieprzała najpierw w tym, co zamówiła i później podchodzi do osoby, która powiedzmy, może nie robiła tego burgera, ale może, może nie, może w jeden tydzień robi burgery, a w drugi akurat stoi na kasie, bo ta pani akurat na kasie. Nie, ja ale no, ale ten burger jest do dupy, co nie? I wiesz, jak, jak coś jest do dupy, coś wam nie pasuje, to chyba tego nie jecie, co nie? Że, szczególnie jeżeli chodzi o, o jedzenie. Mówicie, że coś jest do dupy, coś wam po prostu nie smakuje, czy coś jest źle wykonane, czy, czy nie wiem, czy jest za zimne, za gorące. Może ma jakieś, nie wiem, kurde obcych w środku, czy inne tego typu, jak to się nazywa, niewygodności, przeszkody. I wraca z tego Kibla, nie i tam mówi, no, no tutaj szefa poproszę, ty nie uciekniesz z tym, nie? Nie uciekniesz, nie uciekniesz, bo do Afryki wrócisz. No ale tak do Afryki wrócisz nie było, ale była, mia, miała taki placek na Ryju, że było widać, że chciała zabić tą osobę, która stała na kasie. Um, no i, co, i coś tam było, że, że później ta osoba na kasie mówi, no jak pani nie pasuje, to pani może wyjść, co, nie? I, I ona później wyszła taka oburzona, trzasła drzwiami. I powiedzmy wszyscy się z tego że mu pośmiali, no bo, yy, wiadomo, mówiła, że coś jej nie pasuje, ale się nawpieprzała do fulac. Z tego co zamówiła, no to trzy czwarte powiedzmy na pewno zniknęło. Więc, nie, nie, wiem, skoro to było takie złe, to czemu trzy czwarte zniknęło, a nie na przykład jedna czwarta? Że, nie wiem, zjadła trochę tego burgera, powiedział, ach, do dupy, to jest, to odstawię, nie będę tego wciskać do końca, co nie? I później jeszcze mówi coś tam, o, to fast food, a, właśnie tego zapomniałem, dodać, że jeszcze zanim wyszła, to mówiła, że te fast foody to strasznie niezdrowe, i w ogóle, że zdycha się od tego i tak dalej, nie? I, kurde, i, I że jedzenie w ogóle jest do dupy i tak dalej, że, że wszystko, że nie tylko jej je, je burger był do dupy, tylko że wszystko. No i teraz taki fakt: przychodzisz do, um, przychodzisz do fast fooda, więc przychodzisz, bo ci smakuje, tak? No, nie wiadomo, no w większości ludzi fast foody smakują tak samo mi, i o, i tam wiadomo, wszyscy wiedzą, że może nie jest to najzdrowsze jedzenie na planecie, no ale ja z doświadczenia powiem, z tego co się nauczyłem, wiem, że na pewno nie jest to aż takie, że tam padniecie, może no, naprawdę, jak tam nie wciskacie w siebie codziennie burgery tam, e, na, na obiad, śniadanie i kolację, no to wtedy wystawiacie się jakiemuś tam ryzyku, e, ryzyku, czy no, no, tak, tak, po prostu ryzykujecie coś tam, nie? Um, no, no i także każdy chyba wie, że powiedzmy, tak się zresztą mówi, to jest taka propaganda w mediach, że fast foody są niezdrowe, wszyscy o tym wiedzą, więc ona też jak wchodziła do tego fast fooda, to co oczekiwała, że to będzie, nie wiem, pięciogwiazdkowa restauracja, no nie do końca. I, I że jedzenie złej jakości, no też bym nie powiedział, a poza tym ona się mówi, że jedzenie jest do dupy, a takie burgery są robione, nie wiem w co, 30 sekund, może minutę i czy tam nad jak całe menu zamówicie, to chyba poniżej minuty nawet się dostaje. No chyba, że jest kolejka, albo akurat dużo, dużo ludzi jest, no to powiedzmy może chyba tam jest w McDonaldzie, także do 5 minut no, jakiś tam limit mają, a jak nie to wyrzucają i robią nowe. Więc taka kobieta, nie chcę pomyśleć co mówi w sumie, no bo nie, nie wiem jak wy, ale ja jestem pewny, że pełnego dania w sumie, no bo taki, takiego dużego burgera plus coś do picia i może jeszcze jakiś deser to jest w sumie pełne danie, no to ja jestem pewien, że ja przynajmniej nie, nie wykonałbym w 5 minut, nie wiem jak wy, może ktoś jest tam masterem z kuchni. No ale pe pełne danie, które nie było po prostu takim gotowym daniem, tam doszedł do mikrofalówki gotowe, na pewno bym nie zrobił, więc o, o, co, o co tam się żalić, co nie? Do tego jeszcze dochodzi niska cena, no bo w sumie 3 euro za jakieś burgera, czy za całe menu jeszcze z kolą i z jakimiś chicken, chicken nuggetsami to jest naprawdę niska cena, ja bym chyba nawet za to nie kupił wszystkich składników do jakiegoś podstawowego dania typu, nie wiem, spaghetti bolognese czy bolognese czy, czy nie wiem, czy coś innego bo jestem pewien, że na pewno przekroczył te powiedzmy 3 euro a jeszcze 5 minut czasu przygotowania też na pewno no więc to tyle dziękuję Ci widzu za oglądanie i życzę Ci miłego dnia poranka bądź oczywiście wieczoru lub nocy Um, miej mie mie jeszcze pewność, że na pewno zaglądałeś do mojego kanału uh, żeby zobaczyć co tam jest oraz fajnie by było, jakbyś na pewno um, udostępnił ten film u znajomych, aby znajomi też mogli sobie poglądać ten film. A jak jeszcze zalej to spoko, a najbardziej się cieszę o komentarze i najlepiej komentarze z pytaniami, gdzie możemy coś się tak jakby pointeraktować, więc dzięki za oglądanie i cześć!